Turniej piłkarski dzieci i młodzieży na zakończenie lata zorganizowany przez JSP Szczakowianka Jaworzno to doskonała okazja na spędzenie wolnego czasu na sportowo. Na stadionie przy Kościuszki 1 zagrały drużyny wszystkich roczników Szczakowianki oraz przyjaciele, a wśród nich Górnik Jaworzno, Lechia 06 Mysłowice oraz Górnik Wesoła. Turniej zakończenie lata zorganizowany dzięki Fundacji PKO BP, a także przy dużym wsparciu Urzędu Miasta Jaworzno. Naszym celem jest zakończenie tego lata na sportowo. Wszystkie grupy młodzieżowe naszego klubu rozgrywają dzisiaj pojedynki z przeciwnikami z terenu miasta, takimi jak Górnik Jaworzno, ale także spoza miasta, jak Lechia 06 Mysłowice, Górnik Wesoła. No, celem rywalizacji jest krzewienie kultury, szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, no i zakończenie takiego tych wakacji z takim miłym akcentem. Turnieje tego typu to nie tylko weryfikacja umiejętności młodzieży, ale przede wszystkim doskonała zabawa i integracja wśród rówieśników. Każda z drużyn została nagrodzona, a puchary wręczyli zaproszeni goście. Dobra zabawa na pierwszym miejscu. Wynik w kategoriach wiekowych nie jest rzeczą najważniejszą, nie jest rzeczą pierwszą, na którą zwracamy uwagę, czy trenerzy też starają się na to nie zwracać uwagi. Tutaj liczy się tylko uśmiech i to, żeby miło spędzić czas. Puchary otrzymuje każda drużyna, otrzymuje nagrody rzeczowe. Tutaj mamy zaproszonych gości, takich jak pan wiceprezydent miasta Łukasz Kolarczyk, mamy przewodniczącego Rady Miasta pana Tadeusza Kaczmarka. Jest z nami również dyrektor zespołu szkół ze Szczakowej, a także pani dyrektor banku PKO BP. Świetna zabawa i zdrowa rywalizacja panowała na boisku Szczakowianki. Takie wakacje, jak i turniej na ich zakończenie, a ten był udany.